Cześć, witajcie detailingowy dziadzia Shine Systems i szamponik Lollipops. Od widza oczywiście produkt. Teraz tak, dajemy tego produktu 50 ml na 10 litrów wody. Wyczytałem gdzieś na stronie, że ma dać fajny, nie wiem jak to nazwać, karmelowy połysk. Puh, ciekawe. Wąchamy. Świeży. Świeży zapach, który mi się kojarzy, słuchaj, z jakimś płynem inspekcyjnym. Kurde. Tak średnio, jak na szampon. Mało taki przyjemny, łagodny, taki ostry zapach, bym powiedział. Świeży, ostry. No ale zobaczymy, jak będzie w wywiadrze. Pakujemy 50 ml na 10 litrów wody. Wiem, gdzie, co i jak, jakie jest zabezpieczenie. Tu siedzi wosk, który... Tu siedzi produkt, który jeszcze żaden mi nie wyciągnął tak ziarna jak ten produkt. Ale to wszystko z czasem będzie na kanale. Zobaczymy, czy on w ogóle uzupełni coś, dane zabezpieczenie. 50 dajemy. I no tu jeszcze mam na raz, może dwa. Z tego co wiem, można go też dawać z pianownicy. Może resztę spróbuję, to będzie kolejny film z pianownicy. Oczywiście jak to od widza, jak jest mało produktu, lecimy na surowo. Ciach do wiaderka. Rękawica, klasyk. O, Car Pro oczywiście. O, czuję tutaj, kurczę, że to nie będzie chyba luksus myciu, bo piana będzie znikoma i rzeczywiście może dawać całkiem niezły połysk. Zobaczymy. I lecimy, lecimy, ile my tu mamy. Tutaj, w tych wiadrach dotąd jest 10 litrów. Odpuszczamy. Woda, o nie, to piana będzie fantastyczna. Myślałem, że będzie paskudnie. Kurczę, tu dopiero jestem. Ho, ho, ho. Słuchaj, będzie ogień i dym. Nie ma tematu. Dzisiaj jest w miarę cieplutko. Koniec marca praktycznie. Pozwoliłem sobie nawet w t-shircie, kurczę, śmigać tutaj. Wiaterek chłodny, ale nie jest źle. Oczywiście zimna woda. Tu mamy. Dobra, resztę uzupełnię myjką, żeby wzburzyć. Zobaczymy. No, pianka fajna. Zobacz. Ładnie, nie? Kolor zniknął. Czuję, że zapachu... Kurczę, no nie uwalnia się żaden. Zapach nieraz jest tak, że jak się nalewa szamponu, to podnosi się ten zapach z wiaderka i on umila tutaj pracę. Tutaj no nie czuję nic. Ok, zamieszałem. No co, no pianka, kurczę, jak to pianka, ładna, no. Bywały lepsze, szału nie ma, ale jest dobrze, jest tak... O! No, może być całkiem niezły pościg, zobaczymy, lecimy. Ojej. Ułożmy sobie, widzisz, jak ją układam? O, tak, żeby było równiutko. A zresztą film o tej rękawicy był, to wiesz, co jest 5. Moczę na boki i do góry, żeby dawać jak najwięcej. Zobaczymy na karbonie. Poślizg. Uuu, fajnie. Milusio. O, tak, uwalnia się ten zapach. No i tutaj już tak nie męczy. Jest taki rzeczywiście świeży. Tam w koncentracie jest mocny, mocny. Dużo za mocny ten zapach i trochę drażni. A tutaj, no jest przyjemnie, fajnie. No ładnie. Zobaczymy, jak na karbonie przyschnie, co będzie. I jak przyschnie nam tu. O, tak zrobimy. I polecę sobie poślizg. Kurczę, na karbonie może szału nie ma, ale skórkowany będzie uzupełniał chyba, bo oka już są. Zobaczymy dalej. Może być z jakimś delikatnym zabezpieczeniem. Trudno, uzupełnię wosk i powłoki. No tak, tak wyglądają testy, niestety. Zobaczmy tu, na wosku polskiego producenta. Słuchaj, więc tak, poślizg, szału nie ma, dramatu też nie, no kurczę, średnio, jak jakoś trzyma bardzo, klei, ale nie jest źle, nie jest źle, fajno, ta, będzie uzupełniał, rewelacja, zobaczymy, jak długo poleży,
i delikatnie. Ale zimna woda, woda mi od razu przypomina, że jeszcze się na dobre wiosna nie zaczęła. Lecimy. Tutaj mamy inny produkt i jest lepiej. Czyli widzisz, wszystko zależy od podłoża. Tu szału nie mam. Pomimo, że aplikacja fajna, film będzie tego wosku też od widza w październiku bodajże. Nie, przepraszam, 13 listopada dokładnie. Słuchaj, co jest fajne, zobacz. Szampon się może mocno nie pieni, ale skurczy byk siedzi. Trzyma, pomimo zabezpieczenia, zobacz. Pięknie. Nie zjeżdża, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Zobaczymy, jak uzupełni. Tutaj coś było z tej strony, kurczę. Tu coś na mokro było kładzione. Tu nam wysechł. Zero śladu. Super. Nie, wiesz co, fajnie, przyjemnie. Wydajność może nie jest jakaś obłędna, ale z reguły przy szamponach, które mają dawać właśnie połysk i jakieś takie minimalne zabezpieczenie, tak już jest. O, zobaczymy na szybie, co nam zostawi. Na rozgrzanej. Zobacz, jak paruje. Powiem ci, że teraz zapach mało wyczuwalny. No to fajnie, bo tamten mnie drażnił, kurczę, prosto z butelki. No nieźle, zobacz, ale siedzi, skurkowany. Słuchaj, przeskakujemy na tył. Zobaczymy, jak długo na tyle posiedzi. Bardzo ładnie. I delikatnie. Tu powłoki Nanolexa. Tu już w ogóle masakryczny poślizg. Wszystko zależy jednak od podłoża. Tutaj, o! Lej, tutaj powłoka. Lejgi, ona się pojawi. Obłęd. No, no i wiadomo, wszystko zależy od podłoża. Rewelacja. Poślizg fajny. Najgorszy był na tym wosku. Tak się kleił, kurczę. Pierwsze mycie tego wosku, powiem od razu. Kleił się, no nieprzyjemnie. Ogólnie wosk fajny w aplikacji, fajny w docieraniu. Uderzenie... Nie pamiętam. I lecimy dalej. Z tej strony zaczniemy, gdzie jest nagrzane. Tak, zostawiam. Ewidentnie widzisz na szybie, zostawia, mało który produkt nie zostawia, więc tu się nie ma co dziwić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj położony też produkt podobny do, z tyłu, na tym plastiku położony do, podobny do, kurczę, skup się, Owatrola, z tym, że przyjemniejszy. Słuchaj, pozwolę sobie teraz go wypłukać, zobaczymy, co będzie. I pyk do wiaderka. O kurde. Obłędnie chyba uzupełnia. Tak, zdecydowanie. Połowa myta szamponem, połowa bez, zobacz. Gdzie mamy szybszy zjazd? Zdecydowanie z tej strony. Czyli zobaczymy, czy uda nam się wymyć to, co jest na szybie. Słuchaj, wypłukiwanie tego szamponu to jest bajka. Naprawdę. No i co? No i udało się wypłukać. Ha. Co tutaj zrobi? No nieźle. Słuchaj, uzupełnia, to nie ma tematu. Sprawdźmy teraz jeszcze tu. Teraz tak, tu na lusterku jest ten sam produkt, co na drzwiach. Hydro takie sobie. Tutaj podobnie. Czyli można powiedzieć, że nie uzupełnia, ale tak jakby dotawał połysku. Kurde, ciężka sprawa. O, tu sprawdzę na powłoce i na tym produkcie. Właśnie. No dobra.
Podskoczymy na Neoxala, zobaczymy co zrobi. Na masce będzie się najlepiej myło. Uuu, tu jest dopiero poślizg. No widzisz, co podłoże, to podłoże. Zobacz co się dzieje. Produkt w ogóle nie zamula. Zero. Zero zamulania. Piękne. Do mywania nie sprawdzę, bo jest to zabrudzenie, kurczę, tygodniowe. Więc ciężko mi będzie sprawdzić do mywania, ale ten szampon, z tego co wyczytałem, nie do tego służy. On ma ci dać właśnie delikatny, karmelowy, tam było chyba napisane, połysk, czyli taki, kurczę, słodki, ciepły. I być może, że tak jest. Co jest fajne, a ja lubię takie uderzenia. Czy szampon mi się podoba? Na dzień dobry tak. Podoba mi się. Zobacz, zero. Zero zamulania. Wymycie tego szamponu to będzie poezja. No niestety obfitej piany nie ma, ale poślizg jest. Poślizg jest całkiem przyzwoity. Powolutku. I wskoczę tutaj teraz na ten błotnik. I jeszcze raz na te drzwi, żeby zobaczyć. O tak, tu jest ten produkt. On miał poślizg fantastyczny przy aplikacji. I tu też jest dobrze. I tu. Tu już zamulamy. Przyspieszamy. No troszeczkę jest taki tępy, myciu. Ten produkt, a jeszcze przednia szyba, niewidzialna wycieraczka. No nie uraczysz tutaj mega piany, płuczemy. O, pyk, nie ma jak to umyć czyste auto, nie? A, to jest nic, zobacz co się stało. Na Facebooku prawdopodobnie już to wrzuciłem. Upadła mi, słuchaj, pełna pucha z dressingiem do Polytop. Zrobiła się tu dziura, chciałem to czymś zatkać, nie udało się. Wszystko poszło, słuchaj, w kubeł. Cała, dosłownie 2/3 produktu poszło w kosz. Zresztą ja tam wystawiłem pewnie na Facebooku, że oddam za darmo w zastępczym opakowaniu. Tak to wygląda. No niestety. Dobra, płuczemy. Tu mam odcięcie, chcę zobaczyć. Chyba nie uzupełnia. Połowa szyby. Nie zauważyłem różnicy, jeżeli chodzi o kropling. Widzisz, tak jak było, tak jest. Na powłoce również. Dobra, to przeskoczymy na powłokę, która jest akredytowana. Już chyba o niej mówiłem. Nie mogę zdradzić jakiej firmy, bo nie mogę. Nie, bo nie. Taki rok, no niestety. Chcę zobaczyć, jak ona się zachowuje. Znaczy, no, klimat jest całkiem inny, jeżeli chodzi o te powłoki. Dałem ją z przodu z tego względu, że chcę, żeby na tym grillu wytrzymała jak najdłużej. Tutaj trzeba być delikatnie, jest bardzo delikatny. Piano, kurczę, black, masakra. Wiadomo, o co chodzi, nie? Z pędzlem to nie ma mowy, żebym tu skoczył i stąd długa rękawica. No na tym to już jest poślizg, poezja. Okej. Okay. Ładnie. Tutaj była ta powłoka, bardziej jest nastawiona na taki, kurczę, zjazd niż krople. Zobaczmy, jak to będzie teraz. Szampon fajny. Słuchaj, ten zapach, powiem ci, jest taki spokojny, on się uspokoił i teraz jest taki przyjemny, świeży, fajny, fajny, podoba mi się. Tak troszeczkę zahacza też o napój energetyczny, taki kurczę, no taki dziwny, coś innego, ale z butli to wali srogo. Nie uzupełnia hydro, tak jak było, tak jest, czyli jeżeli już, to może dostawać tylko i wyłącznie sklistości. Czy ja to zauważę? Ciężko będzie, bo na każdym panelu mam inny produkt, więc ciężko będzie się określić. A, tu jeszcze go nie zmyłem, zobacz. Leży. Kurczę, ten wosk tafluje. Ciekawe. Jeżeli chodzi o krople, to bardzo leniwe. Dobra. A tu nic się nie zmieniło. Dobra, przeskakujemy, słuchaj, w słońce, co? Zobaczymy, jak to się zachowa w słońcu. Bam, 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 bam. Wody jeszcze trochę mam. O.
Pięknie. Piknie pani w obie. Darko od razu mam, żeby sobie usiąść przy myciu. Ha, cudownie. No dobra, to zaczynamy, co? Zobaczymy, jak ogarniemy w słoneczku. Później osuszanko. Tam, tarara. Tutaj siedzi produkt od widza, słuchaj, też zarzucany na mokro. Do osuszania, tak zwany osuszacz. I z tego, co widzę, to chyba trochę posiedzi. Hydro widziałem wstępnie, jakie ma. Tak, jak nie ma zabezpieczenia, to klei strasznie. Tu, o kurczę, ale śliskość. Fajnie. Niezły produkt, kurde. Dostałem go naprawdę bardzo niewiele, tak go ledwo wytrzaskałem w sumie na drzwi. Trochę na tylny błotnik. Aż żałowałem, bo atomizer mi tam nie działał, że nie skoczyłem tylko na jeden panel. Zobaczymy to. Rewelacja, ale poślizg. Produkt bomba. Fajnie. I jedziemy do samego spodu i tego nie rób. Mycie detailingowe powinno wyglądać tak, że do połowy, tam gdzie najwięcej brudu, lecisz jedną rękawicą, później zmieniasz na drugą. Ja, jeżeli jest bardzo zabrudzony, stosuję to tylko zimą, bez przesady. Latem myję tak jak teraz właśnie. Na jedną rękawicę. Oszołomem nie jestem. Lubię mieć czyste, zadbane autko. Oczywiście lubię mieć jak najmniej rys, ale kurde, bez przesady. Są pewne granice. Ma mi to sprawiać przyjemność, a nie się martwić, że jedna rękawica, druga rękawica. Tutaj nie umyłem, tutaj zajechałem. Fajnie, ważne, żeby w sumie były wzdłużne ruchy. O, to jest bardzo ważne. I nie dociskać rękawicy. Pozwalać się jej prowadzić. Jak wyczuwasz opór, odpuszczasz, puszczasz rękawicę. Najlepiej jeden panelik wypłukać, wiaderko, pobór wody i lecimy. O, i mięciutko. Ta rękawica sama się prowadzi, ja ją tylko przesuwam. Włos jest w niej fenomenalny. Na internecie ktoś tam mówił, że przeskoczyli na mikrofibrowe, że te wełniaki się nie sprawdzają. Oczywiście, myjąc cudze auta, też bym nie szalał z tą rękawicą, brałbym mikrofibrową. Myjąc swoje sobie nie pozwalam. Zdecydowanie ta jest mistrz. Innej opcji nie widzę. To, jak wchodzi w zakamarki, to, jak jest delikatna, rewelacja. To, jak się produkty na niej pienią. Kurczę, słuchaj, szampon jest trochę dziwny. Dla maniaków, którzy lubią mega pianę, odradzam. To jest szampon, który ma fantastyczny poślizg. Pociski to Rosjanie teraz wysyłają, niestety, na Ukrainę. Fantastyczny poślizg, słuchaj, fajny. I chyba, dodaje chyba takiego, kurczę, jest ten połysk inny. Jest, kurczę, bo ten produkt, powiem od razu, ten produkt mega przyciemnia. W sumie na zadbanej powierzchni to zamula, bym powiedział. A tutaj widzę, że go uzupełni pięknie, także daje połysk. Czy fajny szampon? Podoba mi się. Podoba mi się fajnie, ale chciałem zamoczyć, słuchaj, we wiadrze po kołach, ale bym narozrabiał. Dobra, teraz przeskoczę jeszcze na jeden element. Zderzak z przodu. Widzisz, że sobie chodzisz, myjesz autko, nic na siłę, na spokojnie. To ma być przyjemne, kurczę, a nie latać jak popieprzony. Nawet jak ci gdzieś przyschnie, no starajmy się używać produktów, które są bezpieczne, wiadomo. Jak są jakieś mega agresywne, coś robisz, to nie pozwalaj przyschnąć. Ale tak jak tutaj z takim szamponikiem widziałeś, na szybie wypłukałem go bez problemu, więc na lakierze będzie podobnie. I dlatego zostawiłem go tu. Słuchaj. I mamy zacieki. Mamy zacieki. I schodzi pod palcem. Zaraz wezmę myjkę, zobaczymy, czy one zajdą. Jeżeli nie, czyli wtedy musimy uważać na skurczybyka. Idę po myjkę. Tak wyglądają testy. Nie wiem, czy... Nie, na Volvo chyba jeszcze nie było tego produktu, albo już był. Był chyba. Chyba był. Coś tam było, tak, i narozrabiał na Volvo. Tam, gdzie miałem lakier K1, czyli akrylowy, bezbarwny. 1K, nie 2K. O, ktoś mi tutaj coś zarysował. Ta, ach kurde. Patrz. No i co? Zostały tylko stare zacieki. Czyli produkt bezpieczny, widzisz, nawet w słońcu, jak ci przyschnie, wypłuczysz go bez problemu. Bomba. Co jest fajne, że on
nie uzupełnia produktów, nie przejmuje ich hydrofobowości, po prostu zwyczajnie tylko dodaje połysku. Rewelacja. I takie szampony lubimy, kurde no. Ach, jeszcze tu nie umyłem. Wypłukałem, a nie umyłem, kurde. Ale zamot. Jeszcze szyba i tutaj karbonik. Ale karbon na dachu, słuchaj, to jest po prostu coś niebywałego. Dach jest, ja jestem niski. Dla mnie to jest najgorszy element w aucie. No po prostu tutaj mogę młotkiem, że tak powiem, myć. I nic nie będzie. Naprawdę, karbon to jest piękna sprawa. Tak samo na masce Volvo, z tego względu, że jest taka pionowa, można powiedzieć, prawie przód, to tam kamienie uderzały strasznie, tam odpryski były momentalnie. Też do tego położyłem karbon. Tu jest też podobnie, kurczę, przy tych krawędziach już są uzupełnienia. No i tutaj żony sznyt, o którym wiesz, który uzupełniała, kiedyś trzeba będzie to zaszlifować, a może i cały przód pójdzie do malowania, bo błotniki widzę, bierze, nie wiem jeszcze. Tu byłem, a teraz płukanko by się przydało. Dobra, pstryk, mam nadzieję, że GoPro mi się nie wyłączy, nie zrobi mi psikusa. Piękne hydro, pięknie hydro, pięknie, piękne. W ogóle obudziło mi powłokę. O ty. Raczej obudziło. Tak. No jest lepiej, ale ja ją ostatnio, kurczę, ruszyłem grubszą sprawą na Olexa, grubszym produktem. Bo już ją zamoliło, niestety powłoki na Olexa mają to do siebie, że się szybko zapychają, kurde no. Ale kładzie się i siedzą bardzo przyjemnie. Mają takie ciepłe uderzenie, naprawdę fajnie. Teraz tak, co do szamponu, słuchaj. Oho, wyszły. Dziewczynki wyszły, tak. Cześć, cześć malutka, jak tam, Frotunia? Pokaż, jaka ty jesteś piękna, piękna, pokaż. Cześć, cześć, cześć. No tak, tak, no idź. Idź tam, masz, gdzie nie masz iść, no idź, idź. Niezła szprota, co? Tak. No dobra, słuchaj, no co do szamponu, kurczę, no rewelacja, bardzo fajny. Co mi się podoba? Podoba mi się to teraz, a właśnie. Przy okazji sprawdzimy sobie trwałość produktów. Zaraz biorę aparat, pstryk. Będę sprawdzał hydro, zdjęcie licznika już zrobione. Co do szamponu, słuchaj. Bardzo fajny, bardzo przyjemny. Zapach z butli mnie męczył, naprawdę męczy. Za agresywny przy myciu, nie jest aż tak bardzo wyczuwalny, tam od czasu do czasu się pojawi, też bardzo przyjemnie, wtedy się robi taki, naprawdę taki rześki, fajny. Producent deklaruje, że ma 5 do 5,5 pH. Sprawdzimy? Kurde, sprawdzimy, a dlaczego nie? Poczekaj, idę po sprzęcik. Tu mam sprzęcik, słuchaj. No i zaraz wrzucimy. Wlejemy go odrobinę i tak na szybko sprawdzimy, żeby nie było, ile on tam ma. Na tym wskazuje mi 5,3, czyli nie okłamuje nas producent. 5,3, nie wiem, czy ty to zobaczysz, czy nie. 5,3, czyli tak jak mówi, między 5,5 a 5. No proszę, można? Można. Elegancko, to mi się podoba. Nawet chiński miernik, kurczę, potrafi pokazać poprawnie. No dobra, słuchaj, co do szamponu. On zostawia coś po sobie. Zostawia, bo tak jak mówię, ten panel... A, jeszcze tu nie opłukałem. O, widzisz. Poczekaj. Zostawiłem. Pamiętasz, jak tu myłem? Kurde. No i zjazd. Jaki był, taki jest. Tak, czyli nie uzupełnia, nie uzupełnia, ewidentnie, jeżeli już, to tylko dodaje delikatny taki, kurczę, ciepły, może i ciepły połysk, ale przyjemny, przyjemny, widać, że kurczę, coś się dzieje, że jest inaczej. Bardzo fajnie, podoba mi się. No dobra, z mojej strony to wszystko, może następnym filmik z tym szamponem będzie, jak zarzucę go
z pianownicy, z tego co wiem, to że można też, gdzie wyczytałem, z pianownicy zarzucić i też będzie podobny efekt właśnie tego połysku tutaj. No zobaczymy, co życie pokaże. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno trudni, tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy, walek w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, kuźni własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie to rzęci orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent na patencie to